Zaczynamy. Zaczniemy od czegoś łatwego, proszę Państwa. Zaczniemy od wyjaśnienia, dlaczego zrozumienie tego, jakie problemy są łatwe, a jakie trudne, jest bardzo trudne. Okay? Będę Państwu opowiadał o pytaniu, czy P równa się NP. To jest uznawane za jeden z za najważniejszy otwarty problem w informatyce i jeden z najważniejszych w matematyce. Chciałbym, żeby po tym krótkim wykładziku, jeżeli któregoś pięknego dnia na pierwszych stronach wszystkich gazet ukaże się informacja, że ktoś na to pytanie odpowiedział, żebyście wiedzieli, co się właśnie stało. No dobrze, więc jakie problemy są łatwe, a jakie trudne? No, weźmy jakiś przykładowy problem. Zastanówmy się, czy jest łatwy, czy trudny. Taki problem. Czy wśród tych liczb, co tu widnieją, jest liczba 2021? Jak się można zabrać do rozwiązania takiego problemu? No można tak przejrzeć te liczby tak w jakiejś kolejności, może wierszami albo kolumnami, po prostu dla każdej z tych liczb sprawdzić, czy ona jest równa 2021, czy nie. No tu nie ma żadnej podchwytliwości. To jest dobra metoda rozwiązania tego problemu. No i tu akurat na tej liście nie ma tej liczby. Czy to było łatwe, czy trudne? Można zadać pytanie, ile czasu mi to zajęło, rozwiązanie takiego zadania. No to trochę zależy od tego, czy ta liczba była, bo jeżeli była gdzieś na początku, to zajęło mi to mało czasu. Ale powiedzmy, ile w najgorszym razie, najgorsza sytuacja jest taka, że tej liczby nie ma, musiałem przejrzeć całą listę. Ile czasu mi to zajęło? No to znowu, to trochę zależy od tego, czy ja szybko czytam, czy wolno. Ale można jedną rzecz powiedzieć, że czas, jaki zajęło mi rozwiązanie tego problemu, jest proporcjonalny do długości tej listy. Jeżeli ta lista byłaby dwa razy dłuższa, to zajęło mi dwa razy więcej czasu. Jeżeli 10 razy dłuższa, to 10 razy więcej czasu. Jest tak, że czas działania jest proporcjonalny do n, gdzie n to jest długość listy. Okay? Czy ten problem był łatwy, czy trudny? Okay, był łatwy. Weźmy jakiś inny problem. Czy na tej liście są dwie liczby, których suma to 2021? No jak się do tego zabrać? No tutaj można przejrzeć po kolei wszystkie pary liczb na tej liście. Tych par jest więcej niż liczb. Tu akurat jest tak, że taka para jest. Jak przejrzę po kolei wszystkie pary, to taką parę znajdę. No i tutaj czas działania jest trochę dłuższy. Jest proporcjonalny nie do długości listy, tylko do kwadratu tej długości. Jeżeli lista będzie dwa razy dłuższa, to takie rozwiązanie zabierze mi 4 razy więcej czasu. Jeżeli będzie 10 razy dłuższa, to 100 razy więcej czasu. Także tu jest trochę gorzej. Przy okazji, jeżeli wśród Was są jacyś mistrzowie programowania, to zapewne już się zorientowali, że tak naprawdę to moje rozwiązanie to nie jest najlepsze możliwe. Można to zrobić trochę szybciej, zaczynając od uporządkowania tej listy rosnąco, ale pomijmy to. Moje rozwiązanie działa w czasie proporcjonalnym do kwadratu długości listy. To jest cały czas łatwe. Ja chcę uznawać, że to jest problem cały czas łatwy. Może coś takiego. Czy na podanej liście są trzy liczby, których suma to 2021? No tu akurat nie. Znowu, problem jest trochę trudniejszy. Czas działania jest proporcjonalny teraz do trzeciej potęgi, do sześcianu długości listy. Cały czas łatwy. No to idźmy krok dalej. Czy na tej liście są w ogóle jakieś liczby, których suma to 2021? No jak teraz to się do tego zabrać? No mogę na początku sprawdzić pojedyncze liczby, pary, trójki i tak dalej, ale w końcu muszę sprawdzić wszystkie podzbiory liczb, każde zestawienie tutaj liczb. No tych podzbiorów jest niestety dużo. Tu akurat taki podzbiór jest. Te liczby wszystkie się sumują do 2021. Ale tych podzbiorów do sprawdzenia jest bardzo dużo, jest 2 do n. Jeżeli będę przeglądał je wszystkie po kolei, to 2 do n, gdzie n jest długością listy, tyle mi to czasu zajmie. Teraz 2 do n to nie jest tylko trochę gorzej niż n do kwadratu czy n do trzeciej potęgi, to jest dużo gorzej. To jest tak zwany wzrost wykładniczy, a pandemia nas nauczyła, że wzrost wykładniczy to jest coś, czego należy się bać. I słusznie, bo funkcja, która rośnie wykładniczo, rośnie bardzo, bardzo szybko. Ona błyskawicznie, całkowicie unicestwia coś takiego jak wzrost liniowy, wzrost proporcjonalny do długości listy. Tylko trochę więcej czasu zabiera jej ucieknięcie daleko poza wzrost kwadratowy, sześcienny i nawet wzrost
do potęgi czwartej i każdej ustalonej potęgi też. Wzrost wykładniczy to jest bardzo źle. Czyli nasuwa się taka odpowiedź, że ten problem, czy na podanej liście są jakieś liczby, których suma to 2021, on jest trudny. Ale czy na pewno? Tak naprawdę to ja nie udowodniłem, nie pokazałem, że tego problemu nie da się szybko rozwiązać. Pokazałem tylko jakieś jedno rozwiązanie, które działa bardzo wolno, ale być może coś jest sprytniejszego, czego ja nie umiem znaleźć. Więc to tutaj troszeczkę pochopnie powiedziałem, że ten problem jest trudny. Nie jest to takie zupełnie oczywiste. I właśnie o tym jest problem, o tym traktuje pytanie, czy P równa się NP. Więc teraz to pytanie Państwu wyjaśnię. Troszeczkę wyjaśnię, co to jest P, później wyjaśnię, co to jest NP, no a równość, no to tam wyjdzie sama z siebie. Co to jest to P w tym pytaniu, czy P jest równe NP? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że kiedy powiedziałem łatwy problem, trudny problem, to ja nie miałem na myśli sprawdzania, czy na jakiejś konkretnej jednej liście jest liczba 2021, bo to wiadomo, im dłuższa lista, tym problem trudniejszy. Nie, ja sobie uznawałem, że w ogóle sprawdzanie, czy na podanej liście jest liczba, że to jest problem. Teraz ten problem można zastosować do różnych list. Te problemy były raz łatwiejsze, raz trudniejsze. Czyli kiedy, jeżeli się zaczynamy zastanawiać, czym jest problem, najpierw powinniśmy się zastanowić, o czym jest problem, czyli wprowadzić pojęcie, co się nazywa instancja. Instancja to jest po prostu jakiś napis, czyli ciąg znaków. To jest jakiś napis, o którym możemy zadawać pytania. Ciąg liczb w moim przypadku, ale może być też ciąg bitów. Teraz to są przykłady instancji. Jedne są krótsze, jedne są dłuższe. Problem to jest podział wszystkich możliwych instancji na dwie grupy. Na grupę tak i na grupę nie. Okay? Niektóre instancje to te, na których występuje liczba 2021, to są te tak, te pozostałe te nie. To jest problem. Czym jest rozwiązanie problemu? No rozwiązanie problemu to jest algorytm albo program komputerowy, który jak mu się poda instancję na wejściu, jakiś ciąg liczb, to on coś tam porobi i zwróci odpowiedź, tak albo nie. I co więcej, ta odpowiedź, żeby to było poprawne rozwiązanie, to ta odpowiedź musi być poprawna. To znaczy dla instancji rodzaju tak ma odpowiedzieć tak, a dla instancji rodzaju nie ma odpowiedzieć nie. Teraz to jest rozwiązanie. Co to znaczy, że rozwiązanie działa szybko? Żeby problem był łatwy, to musi mieć jakieś rozwiązanie, które działa szybko. Rozwiązanie działa w czasie wielomianowym, jeżeli jego czas działania rośnie proporcjonalnie do długości instancji, do jakiejś ustalonej potęgi K, na przykład do trzeciej, albo do piątej, albo do drugiej. To mówimy, że takie rozwiązanie działa w czasie wielomianowym. I teraz P to jest klasa wszystkich tych problemów, dla których istnieją jakieś rozwiązania działające w czasie wielomianowym. Przykładowo, te trzy pierwsze problemy, które pokazałem dzisiaj, czyli szukanie pojedynczej liczby, dwóch lub trzech liczb, one są wszystkie w klasie P. To jest klasa wszystkich tych problemów. Dobra, teraz co to jest NP? No, przypomnijmy sobie ten problem, mój ten czwarty problem, D. Czy na podanej liście są jakieś liczby, których suma to 2021? Od czego zacząłem? Zacząłem od pokazania pewnej instancji tego problemu. No i teraz można się zastanawiać, jak ja w ogóle ten problem rozwiązałem. No oczywiście wcale nie szukałem pracowicie wszystkich podzbiorów, tylko ja po prostu wymyśliłem tę listę tak, żeby tam były jakieś zestaw liczb, które się sumuje do 2021. Ale ten problem wydaje się bardzo trudny. Tych podzbiorów jest bardzo dużo. Nawet na tak krótkiej liście nie da się w praktycznym czasie przejrzeć wszystkich jej podzbiorów. Ale jeżeli mamy podpowiedź, czyli jeżeli mamy podany ten zbiór, który się sumuje do 2021, to możemy bardzo łatwo stwierdzić, że ona jest poprawna. Tak? Posumować po prostu te wszystkie liczby. To się da zrobić szybko. Z dobrą podpowiedzią, ten problem nie wiadomo, czy jest łatwy, ale z dobrą podpowiedzią jest łatwy. Więc NP to będą właśnie takie problemy. Okay? Sformalizujmy to. Instancja i problem jest tak, jak było. Instancja to jest napis, a podział, problem to podział wszystkich instancji na dwie grupy. Mamy teraz pojęcie podpowiedzi. To się też nazywa świadek. Podpowiedź to jest też napis. Tak samo jak instancja. Jakiś ciąg znaków.
Teraz, co to jest rozwiązanie z podpowiedzią? Rozwiązanie to jest teraz taki algorytm albo program komputerowy, który dostaje instancję i podpowiedź napisaną tak obok siebie, instancję i podpowiedź, no i mieli i udziela odpowiedzi. Ta odpowiedź nie musi być zawsze poprawna, ale jeżeli instancja jest w rodzaju tak, to wtedy jest taka podpowiedź, która temu programowi to uzasadnia, która przekonuje go do udzielenia odpowiedzi tak. Istnieje taka podpowiedź, takie rozwiązanie. A jeżeli instancja jest nie, to nie ma takiej podpowiedzi, która by go przekonała do odpowiedzi tak. Nie ma takiej podpowiedzi, która by go przekonała do odpowiedzi tak. Okay? Nie da się taki program w tym sensie oszukać. Jeżeli takie rozwiązanie istnieje, takie rozwiązanie z podpowiedzią, które działa szybko, czyli w czasie wielomianowym, to ten problem należy do klasy NP. Chciałbym podkreślić coś, co się często pojawia. Jeżeli słyszą Państwo, że problemy NP to są te, które są nie P, bo N to takie nie, to to jest w ogóle nieprawda. Jeżeli ktoś tak mówi, jakiś dziennikarz, to należy go przestać słuchać, bo to znaczy, że on nie wie, o czym mówi. Problemy w klasie P to są te, które są łatwe. Problemy w klasie NP to są takie, które są takie łatwawe. Jak ktoś nam podpowie, to się robią łatwo. Jak ktoś nam dobrze podpowie. Teraz takich problemów w klasie NP jest bardzo, bardzo dużo na świecie. W szczególności problem sumy podzbioru, czyli ten mój problem D, czyli problem sprawdzania, czy na podanej liście jest jakiś, można wybrać tak liczby, żeby się sumowały do jakiejś ustalonej podanej sumy. To jest problem w klasie NP. Mam nadzieję, że już to uzasadniłem, bo czym jest podpowiedź właściwa? No właśnie ten podzbiór, który się sumuje do ustalonej sumy. Jeżeli mamy taki podzbiór, to możemy łatwo sprawdzić, że on rzeczywiście ma taką sumę, jak trzeba. A jeżeli podpowiedź jest myląca, błędna, to też możemy to łatwo sprawdzić, że suma nie jest taka, jak trzeba i odpowiedzieć nie. Powiedzieć, że podpowiedź nas nie przekonała. Okay? Jest mnóstwo innych takich problemów. Sławny problem komiwojażera, czyli szukanie najkrótszej maszruty między miastami na mapie. Problem plecakowy, czyli problem naładowania plecaka najbardziej wartościowymi kosztownościami, ale tak, żeby się nie przeciążył ten plecak, bo każda rzecz coś tam waży. Problem rozkładania liczb na czynniki pierwsze. To są wszystko problemy w klasie NP. Bardzo ważne problemy o dużych praktycznych zastosowaniach. Problem łamania szyfrów klucza publicznego, czyli łamania wszystkich szyfrów, na których się opiera dzisiejszy internet. To jest wszystko, łamanie tych szyfrów również jest w klasie NP. Kolorowanie grafów na rozmaite kolory. Problem przydzielenia kategorii uczelni zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego aktualnie obowiązującym również jest w tej klasie. Mnóstwo innych problemów i również chciałbym to podkreślić, to powinno być jasne, ale wszystkie problemy, które są w klasie P, również są w klasie NP. Ponieważ jeżeli mamy jakieś rozwiązanie, które nie wymaga podpowiedzi, to mamy również rozwiązanie z podpowiedzią. To rozwiązanie po prostu nie spojrzy w ogóle na tę podpowiedź, zignoruje ją całkowicie i obliczy samo to, co potrzeba. Czyli P, klasa P jest zawarta w klasie NP. A pytanie za milion dolarów jest, czy nie są przypadkiem te klasy równe? To jest pytanie całkiem dosłownie za milion dolarów, ponieważ jest to jeden z problemów milenijnych i za rozwiązanie go należy się nagroda milion dolarów, ale gdyby ktoś rozwiązał to pytanie, to milion dolarów będzie najmniejszą jego uciechą, zapewniam Państwa. Jak można rozumieć intuicyjnie to pytanie? No można powiedzieć tak, czy podpowiedzi się w ogóle do czegoś przydają? Jeżeli P jest różne od NP, to znaczy, że z podpowiedziami umiemy zrobić więcej problemów szybko. Czyli to znaczy, że podpowiedzi się do czegoś przydają. Jeżeli jest równe, to znaczy, że podpowiadanie nie ma sensu. Czy szukanie rozwiązania jest trudniejsze niż sprawdzanie, że podane nam rozwiązanie jest poprawne? Na moim przykładzie szukania podzbioru o zadanej sumie, czy szukanie takiego zbioru jest istotnie trudniejsze od sprawdzenia, że podany nam zbiór ma właściwą sumę? Wydaje się, że tak, ale nie wiemy na pewno, czy tak jest. Nie ma żadnego dowodu. Czy problemy w NP faktycznie są trudne? A może one są łatwe, tylko my jesteśmy tacy głupi, że nie umiemy ich rozwiązać. Okay?
Teraz jak można się zabrać do rozwiązywania takiego, do odpowiedzi na to pytanie? Jak pokazać, jak można się zabrać do pokazywania, że P jest różne od NP? Wystarczy wziąć jakiś jeden problem, o którym wiemy, że jest w klasie NP i udowodnić, że nie da się go zrobić szybko, bez podpowiedzi. Brzmi prosto, ale ludzie niestety są bardzo kiepscy w dowodzeniu, że jakichś rzeczy nie da się szybko zrobić. I to nie tylko w matematyce, ogólnie w życiu tak jest, że jeżeli chcemy coś udowodnić, jeżeli chcemy udowodnić, że coś się da zrobić, to wystarczy to zrobić. A jeżeli chcemy udowodnić, że coś się nie da zrobić, to nie wystarczy tego nie zrobić. Trzeba zrobić coś dużo bardziej skomplikowanego. I to jest właśnie nasz ból tutaj. Dlatego to jest taki, taki subtelny i trudny problem. Ewentualne pokazanie, że P jest równe NP, na oko wydaje się paskudnym zadaniem, bo trzeba by wziąć po kolei wszystkie problemy z klasy NP i udowodnić o nich wszystkich, że one się wszystkie dają szybko rozwiązać. Ale tak naprawdę, jak się okazuje, tu już wkraczam na troszeczkę bardziej zaawansowane terminy, jest w klasie NP cała wielka podklasa problemów tak zwanych NP zupełnych, o których wiadomo, że one są najtrudniejsze możliwe. To znaczy, jeżeli choćby jeden z nich daje się szybko rozwiązać, to P jest równe NP. Wszystkie dadzą się łatwo rozwiązać. W szczególności te tutaj zaznaczone na szaro. Jeżeli każdy z nich, jeżeli da się zrobić w sensownym czasie, to P jest równe NP i bardzo wiele różnych problemów jest łatwe. Ale czy tak jest? Tego nie wiemy. Przekazuję pałeczkę.